ale ma pier... Przed wami szyderczy skrót filmu o geniuszu, playboyu i miliarderze, który konstruuje super nowoczesną zbroję, żeby zaoszczędzić na biletach lotniczych. Zanim przejdziemy do sedna, zostawcie suba, nigdy nie zostaniecie zapuszkowani. A teraz wszczepimy sobie tani rozrusznik serca. No, God, please, no! Gdzieś na zlocie fanów pizzy z ananasem Robert Downey Jr. wiezie swoje diamentowe jajca w wojskowym konwoju, który zostaje zaatakowany przez terrorystów za pomocą broni, którą produkuje jego firma, i ciężko ranny odzyskuje przytomność dopiero gdy jest już na wizji koszernego show. Za chwilę zakończymy życie tego białego miliardera, a później pokażemy wam, jak przygotować pysznego humusa. Zostańcie do końca! Tymczasem 36 godzin wcześniej trwa ceremonia wręczenia przezroczystych dildo, ale Tony nie zgłasza się po swoje, bo ma je w dupie, więc reprezentuje go Obadiah Uzafaya, podczas gdy on ciśnie w hazard w towarzystwie dupeczek i reżysera. Gdy wsiada już do swojego Rollsa z kości słoniowej, zagaduje go całkiem fajna reporterka, która po zadaniu kilku niewygodnych pytań ląduje w jego wygodnym łóżku, podziwiając rano widok z jego kawalerki. Tam. U mnie rano laski mają dużo lepszy widok. Zobacz, kurwa, na ten PRL maleńka. Łazi mu po kwadracie i jak to baba pchaty łapy tam, gdzie nie trzeba. Po czym Pepper przynosi jej szmaty wyprane z budyniu i każe wypierdalać na szczaw. Tony Bambony grzebie przy swoim hotrodzie, bo jest bogatszy niż wy, pamiętacie? Po czym odfajkowuje wszystkie te rzeczy, które robią nadziane kutafony. Przepłaca za obraz Jacksona Pollocka, spóźnia się na prywatny samolot swoją furą i chleje w pracy, gdy stewardessy grzeją mu pierogi. Ale czy ma kartę stałego klienta do biedry? Wątpię. Dociera do Afganistanu, gdzie prezentuje swoje rakiety Jerycho i z łatwością dobija kolejnego deala, ale odjeżdżając wpada w zasadzkę z początku i wraca do gównianej teraźniejszości w jakiejś zapyziałej jaskini. Też czuję się dziwnie, gdy budzę się rano i nie ma ze mną trzech supermodelek, które robią mi gap. Po wyciągnięciu kilometra przewodu z mordy dowiaduje się, że w jego ciele znajdują się odłamki zmierzające w kierunku serduszka, ale współwięzień Insen uratował mu życie, umieszczając mu w klacie elektromagnes zasilany akumulatorem od Passata. Po czym wpadają gospodarze pochwalić się, jak dużego kepsa ostatnio ojebali, i każą Starkowi zbudować im jedną z jego rakiet, ale odmawia. Jak na geniusza zbyt mądry to on nie jest, co? Robią mu kompu i zabierają na targ ze wszystkimi zabawkami, jakie produkuje, twierdząc, że ma tu wszystko, czego potrzeba do zbudowania rakiety, i obiecują, że potem go wypuszczą. Słowo terrorysty? Gdy biorą się do pracy nad pociskiem, Insen tłumaczy mu, że gości ich grupa o nazwie 10 pierścieni, ale wszystkie z nich zostały oszukane, bo zamiast rakiety wykuty został reaktor łukowy, który zawładnie nimi wszystkimi. Co ty chcesz nim zasilać przez 15 minut, zboczeńcu? Ciężko pracując nad stwarzaniem pozorów, że budują rakietę, tak naprawdę ogarniają prototyp pierwszej metalowej puszki. Ale Karmowski zauważa w końcu na VHS-ie, że coś knują, i odwiedza ich w swojej wyjściowej kietce, grożąc poparzeniem Insena i dając im czas na dokończenie rakiety do jutra. Uruchamiają więc młota i rusza robota, a po wykuciu zbroi Tony zakłada kaleson i kolega ubiera go w całą puszkę niczym mama do szkoły. Tylko się nie zgrzyj, bo ja nie będę później latać po aptekach. Ale łysy z Brothers to zauważa i wysyła swoje kiecki na zwiady, a gdy wylatują w powietrze, nasyła na nich resztę. A że Windows jak zwykle zamula i Insen, chociaż przez chwilę chce być bohaterem, pod pretekstem zdobycia czasu łapie za karabin i zaczyna strzelać. Po czym prawie natychmiast zostaje osaczony. Czyli wykształcenie jednak nie jest wyznacznikiem inteligencji, co? Gaśnie światło i Tony odpala stalowego giganta, ruszając na pajaców niczym wkurwiony pudzian wyżywający się na przedszkolakach, miotając nimi po ścianach jak szmacianymi lalkami, po czym znajduje Insena i Karmowskiego, który ginie pod precyzyjnie odmierzoną dawką gruzu, a Czterookiego w międzyczasie zabili tylko na tyle, żeby zszedł akurat na oczach Tonego, dając mu motywację. Trochę jak lodówka zaraz po wygaśnięciu gwarancji. Po czym wściekły wychodzi z piwnicy i przypala całą szoarmę i swój arsenał. Ale zaczyna obrywać w dupę, więc odlatuje. Na jakieś 100 metrów. Po czym ląduje mordą w piasku niczym zawstydzony struś i dopiero po dwóch ujęciach zostaje znaleziony. Już myślałem, że nigdy go nie odnajdą.
Zabierają go do cywilizacji i po zażarciu cheeseburgera od razu zwołuje konferencję, na której oświadcza, że to on jest Iron Man. A nie, sorry, to jeszcze nie ta konferencja. Na której oświadcza, że doznał olśnienia i od tej pory Stark International nie będzie produkować już broni. Na co wszyscy dostają kiślu w majtach. Po czym łysa faja zajeżdża swoim wózkiem inwalidzkim dla pełnosprawnych pod reaktor i każe Tonemu pokazać swój trzeci cycek, bo jest z wyrolem. Zapewniając go, że on się wszystkim zajmie. Mówiłem to już wcześniej i powtórzę raz jeszcze. Nigdy nie ufaj łysemu, bo może być rudy. Odwiedza Rhodey'ego, żeby pochwalić się, co ma w planach, ale zlewa go, gdy dowiaduje się, że nie zmienił zdania a propos firmy, więc Tony zaczyna pracować nad swoim tajnym projektem. Kurde, ciekawe co to będzie. Tymczasem na Tatooine Jawasy znajdują pozostałości po jego prototypie, który zaczynają składać do kupy. Heh, a więc już w 2008 Favre trenował do zrobienia Mandaloriana. Tony zaczyna grzebać na poważnie przy pierwszej zbroi i rozpoczyna serię średnio udanych testów. A po pierwszej udanej próbie latania zakłada kompletny spermofor, odpala Jarvisa i rusza na pierwszą przelotkę. Oczywiście lecąc za wysoko, przez co na moment zamarza. I pewnie w to nie uwierzycie, ale w ostatniej chwili udaje mu się go odpalić i wraca do siebie, gdzie spada przez dwa piętra prosto na jedną z fur. A co on ma, kurwa, dom z tektury? Zainspirowany swoim Hot Rodem zleca Jarvisowi przemalowanie zbroi na bardziej ironowe kolory, gdy zupełnie przypadkiem w telewizji leci na żywo relacja z corocznej imprezy charytatywnej jego firmy, na którą nie dostał zaproszenia, więc zajeżdża tam swoje odrezyno, gdzie podchodzi do niego tamta blond flondra z bardzo smutnym albumem wioski zaatakowanej jego bronią, więc pyta o to Obadiah łysą faję, która zaczyna się wykręcać i oznajmia, że to ona chciała go wykluczyć z zarządu. Ty ruda pało. Później w TV jeszcze bardziej przypadkowo leci materiał na temat zamieszek w tamtej wiosce, więc ze złości rozdupca szyby, zakłada zbroję po lifcie i leci tam zrobić kuku terrorystom i czołgowi. Ale gdy wraca, siadają mu na zadzie dwa myśliwce, z czego jeden niechcący rozdupca, ale ratuje później dupę pilotowi, więc jest spoko. Podpaliłeś mi dom, ale później otworzyłeś mi drzwi, więc nie odczuwam do ciebie żalu. Okazuje się, że Whistle trzyma z producentami kebabów i spotyka się z Kermowskim, który złożył dla niego puzzle w kształcie pierwszej puszki, po czym używa na nim swojego sonicznego gadżetu, a resztę odstrzela i zleca przygotowanie prototypu natychmiast. Tony tymczasem zleca Pepper włamanie się do systemu firmy z biura Obadiah łysej fai, żeby dowiedział się, komu pod stołem opchnął jego broń, żeby mógł ją znaleźć i zniszczyć, ale Pepper się nie zgadza i już chce odejść, więc wytyka jej hipokryzję, że gdy handlował bronią, to było spoko, ale jak chce raz zrobić coś dobrego, to go olewa. To miał być mikrofon, jakby coś. Udaje jej się włamać i odpalić animację udającą, że znalazła potrzebne pliki, dowiadując się przy okazji, że Obadiah kazał zabić Tonego, ale 10 pierścieni się zbuntowało, bo dostali za mało pity, a gdy kopiuje pliki ewidentnie przez USB 2.0 pojawia się Whistle, który nic nie zauważa, oprócz tego, że zauważa. Po co te nerwy? Szkoda włosu. Jajogłowi nie potrafią stworzyć reaktora łukowego, jaki Tony stworzył przy użyciu śliny i kilku patyków w jaskini, więc wchodzi do jego domu jak do siebie i paraliżuje go swoim brzęczykiem, po czym zanudza go swoim złowieszczym planem i wyjmuje mu baterię, zostawiając go na śmierć. Na pewno nie ma w swoim super nowoczesnym domu żadnej kamery. Bardzo dyskretnie, panie łyse fajo. Tony ledwo doczołguje się do pierwszej wersji reaktora, którą Potts na szczęście zachowała, po czym znajduje go Rhodey i ruszają do Stark Industries, gdzie Pepper razem z agentami S.H.I.E.L.D. znajduje Stery Domena, którego genialnym planem jest wymordowanie wszystkich w firmie. Tutaj też na pewno nie ma żadnych kamer. Na luzie. Na szczęście po chwili pojawia się człowiek żelazko i walą się po stalowych ryjach, odwiedzając nawet kosmos, z którego łysa pała przeżywa jakoś upadek i już ma zabić Tonego, ale Pepper przeciąża reaktor, wciskając wszystko na opór maksu i ładunek elektryczny wypycha Starka na zewnątrz, ale Obadiah łysą faję obezwładnia. Ciekawe. Po czym upada na swój głupi ryj i ginie. A Tony na konferencji nie może się powstrzymać i wyjmuje swojego dużego siusiaka. I am Iron Man. Musiałeś, co? Musiałeś. Wskakujcie na mój drugi kanał obejrzeć kolejną szyderczą recenzję.
Ale panie władzo, jechałem za szybko, bo jestem pijany i nie chciałem dmuchać, no tylko dlatego. A w kolejnym przedeczym skrócie, jak prawie zawsze, widzimy się w piątek o 18. Do zobaczenia.